Projekt dofinansowany został ze środków ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, z Funduszu Promocji Kultury, z programu Kultura Dostępna. Dzień dobry Państwu. Wakacyjne wiadomości z Sanoka. Zapraszam. Dziś w wakacyjnych wiadomościach: kulinarny wywiad, sport, polityka, pogoda oraz wycieczka do fabryki czekolady. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam do Pana parę pytań. Co ma Pan dziś na obiad? Kotlety schabowe. A może Pan opowiedzieć nam więcej o tym daniu? Kotlety schabowe z ziemniakami i z mizerią. A co ma Pan dzisiaj na deser? Ciastka. Dobrze, dziękuję. Polecam to danie. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do uprawiania sportów. W Sanoku możemy grać w piłkę nożną, możemy jeździć na rowerach, możemy urządzać wędrówki po górach. Można korzystać z basenu, biegać i uczęszczać w spływach kajakowych. Stoją obok mnie najlepsi piłkarze naszego regionu. Ich wyniki są imponujące, ponieważ trafili 13 bramek w ciągu mistrzostw. Kto z Was strzelił więcej bramek? Ja, bo ja strzeliłem 7, a mój kolega Szymon strzelił 6. Cieszycie się swoim wynikiem? Tak, bardzo się cieszymy swoimi wynikami. Czy będziecie nadal pogłębiać swoje pasje? Tak, będziemy. Witam, jestem ministrem zdrowia. Pochodzę z Sanoka. Chciałbym wszystkich zachęcić do noszenia maseczek i jak najszybszego zaszczepienia. Tylko takie postępowanie mieszkańców naszego pięknego miasta i kraju sprawi, że epidemia COVID zostanie pokonana. Zwyciężymy. Nośmy maseczki, szczepmy się wszyscy jak najszybciej. Zapraszam do punktów szczepień. Dzień dobry, mam na imię Zuzia. Dzień dobry, a ja mam na imię Marysia. Przedstawimy Wam dzisiejszą pogodę. Dzisiaj temperatura może sięgać do 38 stopni, a nawet do 40 stopni. Zalecamy smarowanie się kremami przeciwsłonecznymi oraz noszenia nakryć głowy. Dziś nie będzie opadów ani zachmurzeń. Dziękujemy, do widzenia. Jak powstaje czekolada? Cześć, witam serdecznie w pijalni czekolady i fabryce czekolady w Korczynie. Nazywam się Mirosław Pelczar, jestem szokolatierem, właścicielem właśnie tego obiektu, naszej fabryki czekolady. I dzisiaj serdecznie zapraszam do nas, gdzie pokażę, jak w takich zakładach małych rzemieślniczych produkujemy ręcznie robione wyroby czekoladowe. Moi drodzy, aby wyprodukować taką czekoladę ręcznie robioną, musi stać się magia. Tak, magia i czary. I te czary dzisiaj Wam pokażemy. Pokażemy procesy produkcji takich właśnie czekolad. Jak produkujemy czekoladę gorzką, mleczną, białą, a nawet i różową. Czy czekolada zawsze musi być gorzka i czarna? Czekolada nie zawsze musi być czarna i gorzka. Otóż czekolady mamy różne. Mamy czekolady gorzkie, mamy czekolady deserowe, czekolady mleczne, białe, ale też mamy nową, różową czekoladę, która ma piękny różowy kolor, bardzo fajny, słodki smak i owocowy smak. Także takie mamy standardowe czekolady. Oczywiście te czekolady bardzo często wzbogacamy różnymi nutami. Czasami, żeby jak mamy za mało słodką czekoladę, na przykład gorzką, możemy ją dosłodzić miodem, karmelem i bardzo często to robimy. Te czekolady bardzo często łączymy z różnymi przyprawami, z solą morską, z kardamonem i z innymi ciekawymi smakami, tak aby to wszystko się fajnie komponowało. Moi drodzy, z czekolady możemy zrobić wszystko. Tak, naprawdę wszystko, bo to jest magia. Możemy zrobić piłkę, możemy zrobić but piłkarski, możemy zrobić butelkę szampana, możemy zrobić młotek, możemy zrobić szminki, samochody, tak naprawdę wszystko. Czy czekolada jest zdrowa? Oczywiście, czekolada jest zdrowa, a zwłaszcza czekolada gorzka, właśnie, gorzka czekolada. A kiedy, moi drodzy, czekolada gorzka jest gorzka? Właśnie wtedy, gdy ma minimum 70% kakao.
70 i wyżej. My tutaj mamy dzisiaj 80 i taka 80 jest bardzo zdrowa, bo ma dużo magnezu, wspomaga akcję serca, układ krwionośny, na pamięć pomaga, na koncentrację, a nawet na zły humor. Jak macie zły humor, właśnie, zjedźcie sobie kawałek gorzkiej czekolady, humor wam się na pewno poprawi. Co my tu mamy? To nie są kamienie, to jest ziarno kakaowca. To jest nasze złoto. Z tego czarnego złota robimy nasze czekolady. I za chwilkę pokażę, jaki proces to ziarno musi przebyć, aby zamieniło się w pyszną, słodką czekoladę. Proces produkcji czekolady zaczyna się od, no właśnie, od prażenia ziarna. W takim piecu prażymy ziarno po to, żeby ziarno było pachnące, aromatyczne, pełne smaku. Także to jest bardzo ważny proces, który musimy zawsze zrobić starannie i z dużą uwagą. Gdy ziarno mamy już wyprażone, następuje kolejny proces, który nazywa się mieleniem. Takie ziarna wyprażone mielimy specjalnie w młynkach, proszę bardzo, i to ziarno, duże ziarno zamieni się w malutkie ziarenko. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Drogie dzieci, kolejnym magicznym etapem w produkcji czekolady jest oddzielenie ziarna od łupinki. To ziarno, co wcześniej zmieliliśmy, musimy teraz oddzielić. To następuje w takich urządzeniach, gdzie wsypujemy zmielone wcześniej ziarno i to ziarno zostanie odwiane od łupinki. Przejdziemy do kolejnego magicznego procesu. Kolejnym etapem i bardzo ważnym etapem produkcji czekolady jest kąszowanie. Kąszowanie czekolady. Co to oznacza? Oznacza to, że to suche ziarno, co mamy tutaj zmielone i odwiane, łupinkę od ziarna, zamieni się w płynną, 100% czekoladę. I to właśnie następuje w takim urządzeniu, gdzie wsypujemy ziarno i czekolada kąszuje się około 40-48 godzin do momentu uzyskania jednolitej konsystencji i tak powstanie nam 100% prawdziwa czekolada. Kolejnym magicznym procesem produkcji czekolady jest temperowanie czekolady. Co to jest temperowanie czekolady? To jest proces bardzo skomplikowany i bardzo ważny. I tak naprawdę prawie już ostatni w naszej produkcji czekolady, gdzie czekolada się podgrzewa i chłodzi. Podgrzewa, chłodzi i to nazywa się temperowanie. Co nam to daje? Daje nam to, że czekolada po wylaniu w takie formy wyjdzie z tej formy. Będzie miała połysk, będzie miała kruchość, będzie miała odpowiedni smak. Ale w tym celu ta czekolada musi być stemperowana. I tutaj mamy właśnie proces temperowania czekolady, bez którego procesu czekolada nam by nigdy tak naprawdę nie zastygła, nie miałaby kruchości i odpowiedniej jakości. Uważam, że warsztaty były bardzo fajne i mimo, że na co dzień sam też filmuję, to dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy, zobaczyłem, jak się pracuje na bardziej profesjonalnym sprzęcie i myślę, że to były naprawdę udane warsztaty. Bardzo mi się podobały te warsztaty. Nauczyłam się kręcić film i zobaczyłam, jak się robi bajki. Podobają mi się bardzo warsztaty. Nauczyłem się, jak się kręci film. Zobaczyłem, jak się pracuje na profesjonalnym sprzęcie. No, fajnie było. Dziękuję za uwagę. Żegnam i zapraszam po więcej wakacyjnych wiadomości z Sanoka. Monika.